Witajcie, poruszymy dzisiaj temat 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć zanim kupicie nowego Huawei P40. Tegoroczne flagowce są spore, natomiast nie każdy lubi nosić w kieszeni duży, masywny telefon. Dlatego cieszy mnie, że niektóre firmy, tak jak Huawei czy też Samsung, wprowadzając Galaxy S20, mają w ofercie kompaktowego flagowca. Na pokładzie Huawei mamy ekran 6,1 cala. To może się wydawać duży rozmiar, ale są tutaj małe ramki dookoła ekranu, a to sprawia, że telefon jest kompaktowy. Obudowa na tyle została zagięta. To przekłada się na wygodne i pewne trzymanie. Zwrócę jedynie uwagę na to, że matowe szkło ma to do siebie, że jest śliskie. Ale za to wygląda znakomicie, o tym jeszcze opowiem. Co ważne, kompaktowe rozmiary oznaczają, że po systemie nawigujemy za pomocą jednej dłoni i nie ma z tym żadnego problemu. W temacie ekranu otrzymujemy OLEDowy panel Full HD. Oczywiście takie zagęszczenie pikseli pozwala, aby każdy element na ekranie był doskonale czytelny. W natywnym ustawieniu barwy oceniam jako nasycone, ale nie ma takiego efektu, który wskazywałby na to, że są one zbyt nasycone i to mi się spodobało. Pozytywnie oceniam poziom maksymalnej jasności, i do tego prawdziwe perfekcyjne. Akcyjne czernie oraz dobre kąty widzenia. Nowością w odmianie Pro jest 90 Hz. Jak wiecie, sprawia to, że każda animacja na ekranie, każde przewijanie, czy też każde włączenie wybranej aplikacji jest bardzo płynne. Tego niestety zabrakło na pokładzie testowanego dzisiaj bazowego flagowego Huawei. A. Ma to swoje plusy w postaci tego, że gwarantowane mamy lepszy czas pracy bez potrzeby częstego ładowania. Natomiast ja osobiście wolę mieć 90 Hz zamiast 60 tutaj. Zobaczymy na froncie sporo otwór w ekranie. Zostały tam umieszczone dwa obiektywy, a samo wcięcie ma kształt pastelki. Dodam jeszcze, że ekran jest płaski, zatem nie ma problemu, żeby dopasować folię albo szkło. No i fajne jest to, że front fabrycznie zabezpieczono folią. Działanie oceniam bardzo wysoko. Cały system jest znakomicie zoptymalizowany, każda operacja wykonywana jest szybko. Dosłownie w czasie testów nie było sytuacji, aby system jakoś się zawiesił, czy też żeby jakaś animacja nawet zgubiła klatki. Szczerze szkoda, że nie każdy telefon działa tak dobrze. Wydajna specyfikacja pozwala pograć w każdy wymagający tytuł, a detale będą zawsze na wysokim poziomie. W aspekcie faktów na temat specyfikacji na pokładzie procesor Kirin 990 do tego mamy 8 GB ramów, budowana pamięć do UFS 3.0 GB możemy to rozbudować za pomocą karty Nano -memory, z zakresu łączności Bluetooth 5.1 NFC, hybrydowy Dual SIM oraz 5G. Wbudowana bateria to 3800 mAh, pozwala uzyskać około 5, maksymalnie 7 godzin pracy na ekranie, a to uznaję za dobre wyniki. W sytuacji, kiedy będziemy używać tego smartfona, mniej wymagająca to spokojnie wytrzyma 1,5 a nawet dwa dni bez potrzeby ładowania. W zestawie dostajemy ładowarkę o mocy 22,5 W. Czas ładowania do pełna wynosi około godziny. Zabrakło ładowania indukcyjnego oraz ładowania zwrotnego, to uznaję za wadę. Wracamy na chwilę do tematu obudowy, dlatego że jestem pod wrażeniem jakości wykonania oraz fajnego wyglądu tego smartfona. Mamy dwie. Tafle szkła, natomiast korpus jest aluminiowy, no i to aluminium na bokach jest błyszczące, z tego powodu gromadzi pewne zabrudzenia. Matowe szkło w tym kolorze wygląda znakomicie, fajnie odbija światło, natomiast możemy kupić tego smartfona jeszcze w kolorze czarnym oraz opalizującym białym, ale wtedy matowego szkła nie będzie. Wyspana aparaty wystaje na tyle, że telefon chyboczy się pod naciskiem, wtedy kiedy leży na stole. Dostajemy w zestawie silikonowy pokrowiec, telefon wytrzyma zachlapanie w ramach normy IP53. Nasze pierwsze Spotkanie z HMS: warto zacząć od tego, że przeniesiemy dane nas z naszego starego smartfona do nowego za pomocą narzędzia Phone Clone, które wykonuje kopię nie tylko danych, ale też aplikacji. Natywnie w systemie występują rozwiązania zastępujące aplikacje Google, ale sporo z nich, jak mapy czy aplikacje YouTube'a chociażby, brakuje. Dodam jeszcze, że niektóre aplikacje niekoniecznie od Google mogą nie działać, dlatego że w telefonie nie ma GMS. Skrót GMS oznacza oczywiście usługi Google'a. Co do oferty sklepu App Galery, ona cały czas się rozwija. Ostatnio dostałem informację o tym, że dwa polskie banki mają swoje aplikacje w tym sklepie, dlatego jestem zdania, że Huaweiowi trzeba dać parę miesięcy, może rok, aby oferta tego sklepu była zadowalająca. Możemy się do tego czasu posiłkować samodzielnym instalowaniem plików APK, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie chociażby APKPure, gdzie pobieramy co chcemy. Natomiast zwracam uwagę, że nie każda aplikacja będzie działać. Co ważne, w APKPure dostaję informację o tym, że dana aplikacja wymaga update'u. Trzecim sposobem jest wygenerowanie ikony na ekran domowy, która będzie przenosić nas do strony internetowej. U siebie testowo wykonałem to dla YouTube'a i działa bardzo dobrze. W ekranie zatopiono skaner, jego działanie jest bardzo szybkie, precyzyjne, nawet powiem, że błyskawiczne. Wystarczy przełożyć palec i natychmiast przenosimy się do systemu. Mam rozpoznawanie twarzy bazujące na obiektywie TOW 3D oraz podczerwieni. Działa to niesamowicie szybko, nawet wtedy, kiedy Nasze otoczenie jest ciemne. Ta metoda powinna być bardziej bezpieczna niż zwykłe rozpoznawanie twarzy, oparte jedynie o kamerkę do selfie. Pojedynczy głośnik oferuje czysty, szczegółowy dźwięk, a maksymalna głośność jest na znakomitym poziomie. Bardzo mi się spodobało, że słyszymy głębie, do tego fajne tony niskie, zatem mamy nawet delikatne basy. To sprawia, że wbudowany głośnik oceniam pozytywnie, ale jestem pewien, że podwójne głośniki okazałyby się lepsze. Zabrakło złącza jack, natomiast do słuchawek przekazywany jest dobry jakościowy czysty dźwięk. W temacie aparatu mamy trzy obiektywy na tyle. Bazowy 50 megapikseli f1.9 oferuje fokus z wykrywaniem fazy, a także stabilizację optyczną. Kolejny obiektyw to trzykrotny telezoom, natomiast trzeci to szeroki kąt do selfie kamerka 32 megapiksele o jasności 2.0. Wykonywane zdjęcia są szczegółowe, zobaczymy na nich fajne barwy, one co prawda są nieco podbite, a wynika to z wykrywania scen, natomiast tego typu korekcje oceniam pozytywnie, dlatego że kolory nigdy nie były zbyt nasycone. Sporym atutem jest to, że dla każdego obiektywa automatyka dobiera korekcję, czy też temperaturę barwową tak, aby te zdjęcia były do siebie podobne. Na pewno pozytywne zaskoczenie to Fotografie wykonywane w ramach trzykrotnego zoomu optycznego oraz pięciokrotnego hybrydowego. Ponownie, detale na dobrym poziomie, kiedy wykonujemy takie zdjęcia w dzień, one naprawdę mogą się podobać. Zawsze na każdym zdjęciu, które zostało wykonane w dzień, zobaczymy dobrą dynamikę barw. Nie zauważyłem także, aby automatyka miała tendencję do przepalania nieba czy też innych jasnych obiektów. Samo rozmywanie tła wypada całkiem dobrze, czasami zdarzało się jedynie, że krawędzie nie do końca poprawnie były rozpoznawane. Moja uwaga do automatyki to to, że czasem zdjęcia są takie na siłę zbyt wyostrzone. W nocy sytuacja wygląda nieco gorzej. Zdjęcia, szczególnie w trzykrotnym oraz pięciokrotnym zoomie, możemy łatwo poruszyć. Zobaczymy też pewne szumy. Na pewno atutem jest to, że tryb nocny działa dla każdego obiektywu. Ponownie mam takie wrażenie, że zdjęcia nocne przede wszystkim są na siłę wostrzone. Do tego automatyka stara się, aby były one maksymalnie jasne, a tego fanem raczej nie jestem. Same zdjęcia selfie powiem, że są szczegółowo. Otrzymujemy na tego typu zdjęciach fajne barwy, które nie są zbyt mocno podbite. Nie ma efektu, aby jakieś jasne elementy były przepalone. Jedynie w ciemniejszym otoczeniu występują szumy. Kiedy nagrywamy 4K, to stabilizacja wypada bardzo dobrze w aspekcie barw. Zobaczymy, że są one podbite, ale w taki sposób, że nagranie jest naprawdę ładne. Moim zdaniem, automatyka dla filmów dąży do tego, aby nagranie było maksymalnie jasne. Skutkiem tego jest chociażby czasami przepalone niebo. W czasie nagrywania możemy decydować o tym, jakiego obiektywu użyć to spory plus. Przechodzimy do podsumowania. Testowany Huawei P40 to flagowiec, którego cena jest całkiem rozsądna, jest kompaktowy, fajnie zbudowany, oferuje dobry ekran, znakomite działanie systemu, a także zadowalający aparat. Natomiast są tutaj pewne braki. Chodzi oczywiście o to, że nie ma aplikacji Google'a. Choć podejrzewam, że za parę miesięcy też taka spora wada nie będzie, być może dla kogoś w ogóle to nie jest wada, myślę, że to jest kwestia indywidualna. Kolejna sprawa to brak ładowania indukcyjnego oraz 90 Hz dla ekranu. Dzięki za obejrzenie, to tyle ode mnie. Łapeczka w górę mile widziana, jeżeli materiał przypadł Wam do gustu. A tymczasem do zobaczenia.